Cześć, zapraszam na czwarty z serii filmów poświęcony tym razem amfoteryczności, czyli właściwie co. Tytuł jest dosyć, że tak powiem, specjalnie ma dawać do myślenia. Myślę, że w trakcie się okaże, dlaczego on taki akurat jest. Jak już mówiłem, to jest czwarty i ostatni film z tej serii, którą przygotowałem, właśnie żeby sobie pewne tajniki chemii wyjaśnić. Co do samej amfoteryczności, to polecam też film na kanale YouTube Biomist właśnie. To jest nowsza wersja, ta której screen tutaj widzimy. Starszą wersję też polecam obejrzeć, jeżeli ktoś chce, ale osobiście bardziej polecam tę nowszą. Myślę, że ze względów wiadomych, bo jest to zrobione po prostu trochę z większym przygotowaniem. Stary film był robiony na szybko pod wpływem kłótni na jednej z grup maturalnych, więc po prostu nakręciłem, żeby pokazać, że no tak jest, więc tak. No więc tak piszę akurat prawda, w swoich komentarzach. No dobrze, zaczniemy w ogóle od takiej prostej rzeczy. Co jest amfoteryczne? Czym jest sama amfoteryczność? Otóż gdyby tak zapytać ucznia albo studenta, ale również i nauczycieli, czy w ogóle chemików, to się dowiemy, że amfoteryczność to jest zdolność do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami. To jest taka odpowiedź no, typowa. Rzadko się zdarza, żeby ktoś powiedział coś innego. Albo można też usłyszeć, że amfoteryczne jest to, co reaguje i z kwasem, i z zasadą. Pytanie, czy takie stwierdzenia są właściwe, albo czy są wystarczające? No właśnie tutaj spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. Charakter chemiczny związków, czyli tej właściwości kwasowo-zasadowe, zmieniają się. Zmieniają się od kwasowych, prawda, przez amfoteryczne do zasadowych, jeszcze wyróżniamy też obojętne. Obojętne też prawda, związki. Samo słowo amfoteryczność, amfoteryczny pochodzi od greckiego amfoteroi, co oznacza oboje, każdy z dwóch. Generalnie to mniej więcej oznacza, a dlaczego tak, to też się zaraz wyjaśni. Sam przedrostek z kolei amfi oznacza obustronny, dwojaki. I tak na przykład w samej chemii wyróżniamy takie słowa na przykład jak amfifilowość, jeżeli coś jest zarówno hydrofilowe, jak i oleofilowe, albo amfifobowość, jeżeli coś jest zarówno hydrofobowe, jak i oleofobowe, oraz na przykład takie ciekawe słowo jak amfion, czyli jon obojnaczy, chociaż częściej jest w języku polskim zwany inaczej, bo niektórzy przemycają do polskiej nomenklatury tak zwany język poetów, chociaż dla wielu brzmi bardziej jak rozkaz rozstrzelania niż prawda, język poetów. Ale wracając do naszego tematu, nie będziemy tego teraz rozdmuchywać kwestii językowych, przejdźmy dalej. Otóż, gdybyśmy rozpatrzyli reakcję na przykład aminy, założmy z kwasem na przykład solnym jonowo, to sobie tutaj tak zapisałem, to nam powstanie sól w tym przypadku zwana amoniową. Jakiś tam załóżmy chlorek metyloamoniowy lub coś tego typu. Z kolei gdybyśmy mieli na przykład kwas octowy, to również w reakcji z kolei z zasadą, jest to związek, który będzie reagował z zasadami, na przykład z wodnym roztworem NaOH, czy tam KOH, i powstanie nam roztwór octanu, sodu, czy tam potasu. Ale na przykład już w przypadku glicyny, to jest związek, który ma zarówno jedną grupę funkcyjną, jak i drugą grupę funkcyjną. I teraz pytanie, jak on będzie reagował z kwasami i zasadami. Jeżeli do takiego roztworu glicyny, czyli aminokwas, najprostszego aminokwasu, dodamy roztworu kwasowego, to powstanie nam właśnie postać kationowa tej glicyny. Z kolei jeżeli dodamy zasady, to powstanie nam postać anionowa tej glicyny. Po lewej stronie napisałem tutaj akurat w postacie cząsteczkowe, nie napisałem tutaj tych właśnie amfionów, czyli cwiterionów, jak niektórzy przemycają niemiecki język poetów do polskiego nazewnictwa, ale to nie ma znaczenia większego, bo po prawej stronie i tak nam wyjdzie to samo, nieważne czy zastosujemy tak jak ja tutaj postać cząsteczkową, czy też postać jonu obojnaczego. Zresztą zobaczcie, że jon obojnaczy, no to też tak rzutuje na to, co będziemy za chwilę też zresztą mówić. No ale przejdźmy kawałeczek dalej.
przejdźmy kawałeczek dalej. Amfoteryczne są zarówno aminokwasy, jak i niektóre wodorotlenki, ale też, o czym nie wszyscy pamiętają, inne związki. Generalnie IUPAC tak definiuje amfoteryczność, że jest to cecha cząsteczki lubionu, która posiada zarówno funkcję kwasu, jak i zasady. Ale już na przykład edukacja szkolna, która bardzo mocno, że tak powiem, wchodzi do głów to, co się słyszy w szkole, na to, co się potem w życiu dalszym, że tak powiem, mówi, czy to na studiach, czy po studiach, prawda, już pracując jako na przykład chemicy, to słyszymy, że jest to zdolność do zarówno reakcji z kwasami, jak i zasadami. No i teraz zastanówmy się, co z tego wynika. Czy to są równoległe definicje? Czy zdolność do reakcji z kwasem, jak i zasadą jest amfoterycznością? Czy też może zdolność do reakcji zarówno z kwasem, jak i zasadą to jest skutek amfoteryczności? Jeżeli popatrzymy na pierwszą definicję, czyli IUPAC, który jest, że tak powiem, tym, czego się powinniśmy trzymać, to się okazuje, że sama zdolność do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami to nie jest amfoteryczność. To jest skutek amfoteryczności, bo jeżeli coś jest kwasem, reaguje z zasadami, jeżeli coś jest zasadą, reaguje z kwasami. A jeżeli coś jest jednym i drugim równocześnie, jak chociażby ta glicyna, która tu specjalnie jest na tym slajdzie, to jest to amfoteryczne, bo jest i kwasem, i zasadą. Stąd też ta obustronność, albo prawda, że jest każdym z dwóch, czyli i kwasem, i zasadą, każdym z dwóch jest, to jest właśnie ta amfoteryczność. Jeżeli coś jest kwasem, reaguje z zasadą, jeżeli jest zasadą, to reaguje z kwasem. Także zależnie od tego, z czym ten związek, że tak powiem, zmieszamy, to nam po prostu będzie reagował albo jako kwas, albo jako zasada. No dobrze, ale przejdźmy teraz do innych przypadków, mianowicie do wodorotlenków i tlenków, to takie typowe, że tak powiem, szkolne podejście. Jeżeli byśmy wzięli osad wodorotlenku glinu, taki po prostu strącony w probówce, i wprowadzili do niego jakiś tam kwas, na przykład kwas solny, no to on się nam roztworzy, powstanie bezbarwny roztwór. Ten sam efekt uzyskamy, jeżeli tam wprowadzimy zasadę, na przykład roztwór wodorotlenku sodu, to otrzymamy też bezbarwny roztwór. W obu przypadkach otrzymamy jakąś sól glinu, z tym, że po lewej stronie, tam gdzie jest kwas, otrzymamy sól z prostym kationem glinu, a po prawej otrzymamy sól kompleksową, gdzie glin będzie w anionie z kolei, będzie stanowił anion w tej soli. Tu mamy te reakcje tak jeszcze fajnie rozpisane w sposób jonowy skrócony, ale o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o równania 2 i 3. Bo to jest coś, co często mają zagwozdkę, zwłaszcza maturzyści, czy pisać 2, czy pisać liczbę koordynacyjną 4, czy 6, jak to jest. Otóż jeżeli wymieszamy w stosunku molowym ten wodorotlenek glinu z niewielką w miarę ilością tego wodorotlenku sodu czy potasu, tak żeby mniej więcej było molowo 1:1, to powstanie przede wszystkim taki związek. A jeżeli mamy odpowiednio większą liczbę tych anionów OH-, to będzie powstawał też taki związek właśnie z większą liczbą tych ligandów, właśnie będzie ich wtedy aż 6. Te związki istnieją w roztworach wodnych, ale gdybyśmy odparowali roztwór takiego związku do sucha, że tak powiem, do stałej masy, to otrzymamy, no w przypadku, gdyby to była ta liczba koordynacyjna 4, to w wyniku dehydratacji, to jest po prostu nic innego jak dehydratacja, eliminacja dwóch cząsteczek wody właśnie z takiego jednego kompleksowego anionu tetrahydroksoglinianowego i powstanie nam taki właśnie anion metaglinianowy. Po prostu w roztworze mamy hydroksokompleksy, a po odparowaniu do sucha otrzymujemy właśnie takie metagliniany albo ortogliniany, tak jak ten Na3AlO3 to jest właśnie ortoglinian, NaAlO2 to jest metaglinian. No to jest, powiedzmy, fakt znany i jest dosyć też faktem znanym, no praktycznie każdemu, że jak będziemy do roztworu na przykład soli glinu dodawać, tam gdzie jest oczywiście glin w kationie, dodawać
roztworu wodorotlenku sodu, no to strąci nam się ten biały osad wodorotlenku, chociaż na początku mogą się strącać też hydroksosole, dopiero tam po osiągnięciu odpowiedniego stosunku, tym trwałym osadem będzie sam wodorotlenek. Następnie on się w nadmiarze tego wodorotlenku będzie roztwarzał i powstanie nam bezbarwny roztwór. Ale to samo można zrobić w drugą stronę. I to jest często coś, co stanowi problem nie tylko dla maturzystów, mianowicie jak to zrobić inaczej, w drugą stronę. Zacząć od właśnie tego związku, tego hydroksokompleksu, zacząć od niego i dodając z kolei kwasu. Wytrącimy najpierw wodorotlenek, a nadmiar kwasu spowoduje nam jego roztworzenie. Obserwacja jest identyczna. Bezbarwny roztwór, biały osad, bezbarwny roztwór. Nieważne od czego zaczynamy, obserwacja będzie identyczna w obu przypadkach. I tu jest o tyle to, że tak powiem, charakterystyczne, że no, musimy o tym, znaczy warto, może nie musimy, ale warto o tym pamiętać, że obserwacja będzie prawie, że no, praktycznie identyczna. Że możemy to przeprowadzić w dwie strony. No czasami właśnie są takie zagwozdki, tak jak mówię, że na przykład maturzystów, chociaż nie tylko, jak to zrobić, jak wyjaśnić, czego dodali, jak można, że tak powiem, dodawać kwasu i strącić wodorotlenek. A można. Generalnie jeszcze tutaj muszę dodać, że nie wszystkie zasady tworzą dobrze rozpuszczalne sole kompleksowe z wodorotlenkami amfoterycznymi. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że to jak się na przykład strącają niektóre siarczany, czy tam na przykład niektóre chlorki, to tak samo właśnie takie aniony kompleksowe też mogą tworzyć z niektórymi kationami właśnie praktycznie nierozpuszczalne albo trudno rozpuszczalne związki. Ja mówię o tym celowo, bo często spotykam właśnie taką sytuację, że ktoś uważa, że jak tam doda na przykład wodorotlenku baru, to się ten wodorotlenek glinu roztworzy. Nie roztworzy, bo ten właśnie tetrahydroksoglinian baru jest związkiem praktycznie nierozpuszczalnym. Ja nie muszę zresztą wcale tam dawać wodorotlenku. Po prostu tu w tym przypadku, może jeszcze skończę tę myśl, tu w tym przypadku osad przejdzie w inny osad, ale można to zrobić inaczej. Można wziąć najpierw właśnie ten nasz hydroksoglinian, czyli sól, i na przykład dodać do niego roztworu chlorku baru. To też się nam strąci właśnie ten tetrahydroksoglinian bar. Bo to się zachowuje identycznie, to są zwykłe reakcje strąceniowe. Także po prostu nie zawsze to jest tak, że każdy wodorotlenek nam roztworzy wodorotlenek amfoteryczny, bo po prostu może tworzyć właśnie w przypadku drugiej grupy układu okresowego, wodorotlenków drugiej grupy układu okresowego, mogą się właśnie tworzyć te związki też praktycznie nierozpuszczalne albo trudno przynajmniej rozpuszczalne. Więc to generalnie tak nie jest, a nawet wczoraj jak czegoś szukałem, bo wpisałem coś w Google i nawet mi przypadkiem wyskoczyło takie zadanie w wynikach wyszukiwania, właśnie jeżeli chodzi o to, co tutaj akurat pokazuje. No zresztą widziałem takie zadanie nieraz, ale po prostu na to proszę uważać, bo to nie jest tak, że to zawsze się roztworzy. To musi być jakieś KOH albo NaOH, no coś, co nie lubi, jakiś kation, który nie lubi tworzyć przede wszystkim osadów. No dobrze. To przejdźmy kawałeczek dalej, ale zanim przejdę, to chcę tutaj poruszyć właśnie taką małą dygresję zrobić o grzechach edukacji chemicznej. I mówię to wprost, to są grzechy edukacji chemicznej. Bo po edukacji chemicznej, takiej typowo szkolnej, ale i też na uczelniach wyższych, po prostu jesteśmy źle przygotowani jako chemicy. Jesteśmy po prostu źle wyedukowani. Dlaczego? Po prostu mamy o samych związkach chemicznych, o reakcjach chemicznych błędne pojęcie. Dopiero własna praca długa i, że tak powiem, weryfikacja, logika prowadzi nas do tego, że stajemy się, prawda, no budujemy to swoje, tę swoją wiedzę. Natomiast zaraz wyjaśnię, jakie są przyczyny, może w ten sposób. Bo edukacja rozpatruje chemię, zwłaszcza tę ogólną i nieorganiczną, przede wszystkim z perspektywy środowiska wodnego. Ale w taki sposób, że znaczy może nie wszyscy oczywiście, ale bardzo dużo ludzi, w tym i chemików, i nauczycieli, myśli o tych związkach, o reakcjach
tak jak to się dzieje z perspektywy właśnie, co by się działo w wodzie, ewentualnie co by się działo na powietrzu. Ale to nie można tak myśleć. Chemia poza wodą to jest całkiem inna chemia niż chemia w wodzie. I to, co w wodzie się nie da zrobić, nie znaczy, że się w ogóle tego nie da zrobić. Po prostu bardzo często wyciągamy błędne wnioski, plus różne niedopowiedzenia, prawda? No bo to jest ograniczony zakres materiału. Rzutuje czasami na tym, że czasami trafiamy na rzecz, która się nam wydaje, że to jest jakaś sprzeczność, że to jest nielogiczne. A to jest tak naprawdę nie jest sprzeczne, tylko my mamy troszeczkę, no, że tak powiem, z edukacji wynikające pewne błędne pojęcia wpojone. Bo właśnie chodzi o to, że nawet jak przejrzeć, załóżmy, nawet podstawę programową, jaka jest w szkole, no to co my tam mamy? Reakcje w roztworach wodnych. I to jest coś, co obowiązuje na przykład maturzystów zdających chemię. A przecież chemia się nie ogranicza tylko do roztworów wodnych. Stąd część rzeczy, które ja tutaj powiem, będzie, że tak powiem, nowością, ale za chwilę się zresztą może czymś pochwalę. Ale to za sekundę. Przejdźmy w takim razie do układów niewodnych. Otóż woda to jest taki rozpuszczalnik, który ulega autodysocjacji. Kwasem w wodzie będzie to, co będzie nam zwiększać to stężenie tych jonów H3O+, a zasadą będzie to, co będzie zwiększać stężenie jonów OH-. Natomiast amoniak, skroplony, ciekły amoniak, amoniak jako ciecz, żeby nie mylić z wodą amoniakalną, bo z tym się czasami też spotykam, że ktoś myśli, że woda amoniakalna to jest właśnie skroplony, ciekły amoniak. Nie, to nie jest to. To jest roztwór amoniaku w wodzie, a tutaj mi chodzi właśnie o ciekły, czyli skroplony gaz po prostu, bez wody. On też ulega autodysocjacji z przeniesieniem protonu, bo jest to protyczny rozpuszczalnik. I teraz zobaczmy, że reakcje kwasowo-zasadowe w ciekłym amoniaku też zachodzą. I tu jeszcze, żeby o tym pamiętać, umawiamy się, że nie mówimy o wodzie amoniakalnej, tylko mówimy o ciekłym amoniaku, skroplonym amoniaku. W temperaturze pokojowej jest gazem, ale w trochę niższej temperaturze będzie cieczą. Na przykład chlorowodór dysocjuje w wodzie właśnie w ten sposób, czyli wiemy, że chlorowodór jest w wodzie kwasem i zwiemy ten roztwór chlorowodoru w wodzie kwasem solnym. Ale jeżeli byśmy w amoniaku ciekłym, to C właśnie oznacza ciecz, tam obok tutaj właśnie wzoru wody i amoniaku, gdybyśmy rozpuścili gazowy chlorowodór, to również ulegnie protonowaniu cząsteczka rozpuszczalnika, powstaną nam kationy amonowe, i również to jest właśnie ten chlorowodór kwas właśnie w ciekłym amoniaku. Właśnie kwas w amoniaku otrzymujemy rozpuszczając nie tylko ten chlorowodór, ale także sam chlorek amonu. No bo zobaczmy, co my tutaj mamy za jony. Te same jony wprowadzimy, jak rozpuścimy chlorek amonu właśnie w ciekłym amoniaku. Także nie tylko sam chlorowodór, wystarczy, że rozpuścimy chlorek amonu i to jest już taki odpowiednik kwasu solnego, tylko że akurat w środowisku, gdzie rozpuszczalnikiem jest amoniak, a nie woda. Z kolei azotan 5-amonu, saletra amonowa, w amoniaku jest odpowiednikiem HNO3, odpowiednikiem właśnie HNO3 w wodzie. Ten twór, który tutaj napisałem, celowo zresztą, za chwilkę wyjaśnię, skąd on mi się wziął i jaka jest idea takiego śmiesznego zapisu. Ale przejdźmy kawałeczek dalej. To jest kwas, to są kwasy w ciekłym amoniaku. Ale jak kwasy, to i zasady. Odpowiednikiem właśnie wodorotlenków w takim ciekłym amoniaku są tak zwane amidki. Amidki, które dysocjują z utworzeniem jonu amidkowego. Przez oddysocjowanie właśnie tego jednego H+, od cząsteczki amoniaku, otrzymujemy anion amidkowy. Tu na przykład mamy dysocjację rozpisaną amidku potasu. Amidek potasu jest zasadą w amoniaku. A tutaj mamy reakcję zobojętniania właśnie przeprowadzoną w amoniaku. Mamy kwas NH4Br, mamy zasadę, bo mamy tutaj te jony NH2- i mamy sól i mamy tutaj zamiast wody akurat cząsteczka amoniaku, no bo rozpuszczalnikiem jest amoniak. To jest reakcja zobojętniania w amoniaku.
Akurat tak się składa. A, jeszcze może się tak nie składa. Tak się składa, że jeżeli byśmy tutaj rozpatrzyli teraz układy wodne i układy amoniakalne, czyli raz rozpuszczalnikiem woda, raz ten amoniak, no to zobaczmy, jak wrzucimy do wody na przykład wapń, generalnie metal aktywny, powstanie wodorotlenek, wydzieli się wodór. Jeżeli ten wapń byśmy wrzucili do amoniaku, powstanie nam amidek wapnia i wydzieli się wodór. Wodorotlenki to są takie pochodne wody. Powiedzmy wprost, że są to po prostu sole, z tym, że rozpatrujemy je z pewnych powodów właśnie w układach wodnych jako zasady. Amidki, pochodne amoniaku z kolei. I tak jak w wodzie na przykład kation cynkowy tworzy taki właśnie tetra aqua kompleks, bo kationy metali no też są koordynowane. Zazwyczaj się tego w reakcjach nie pisze, po prostu piszemy Zn2+, ale to też tak nie do końca prawda, bo byśmy musieli uwzględnić, że ten jon jest też jeszcze przez cząsteczki wody koordynowany. A na przykład w amoniaku mamy taki jego odpowiednik, też cztery cząsteczki amoniaku jako rozpuszczalnika tworzą taki aminakompleks właśnie z tym kationem Zn2+. No i teraz po co ja to wszystko gadam? O, zobaczmy. Wodorotlenek cynku jest amfoteryczny w układach wodnych. Ale już ten amidek cynku w amoniaku spełnia tę samą rolę, co właśnie wodorotlenek cynku w wodzie. No to teraz zobaczmy. To powiedzmy wszyscy znamy. Roztwarzamy wodorotlenek amfoteryczny w nadmiarze zasady. Roztwarzamy wodorotlenek amfoteryczny w kwasie. A to jest amfoteryczność, ale w wodzie. A w amoniaku możemy przeprowadzić analogiczne reakcje właśnie z amidkiem cynku, który jest odpowiednikiem wodorotlenku cynku w wodzie. Czyli reakcja tego wytrąconego amidku cynku z nadmiarem zasady powstaje dobrze rozpuszczalny kompleks, a tu mamy reakcję tego amidku z kwasem. I to jest nic innego jak amfoteryczność tego amidku cynku właśnie w ciekłym amoniaku, no bo taki układ musimy rozpatrywać właśnie jeżeli rozpatrujemy zamiast układów wodnych inny rozpuszczalnik, w tym przypadku amoniak. Tak się akurat składa, że to zadanie pojawiło się, zadanie dotyczące właśnie tej kwasowości, zasadowości i amfoteryczności w amoniaku pojawiło się na maturze w czerwcu, w arkuszu z czerwca tego roku. Czasami słyszę, że to, co ja mówię, czy tam piszę, to jest niematuralne. To znaczy, no, samo to, ta amfoteryczność w amoniaku i te inne rzeczy z tym związane, nie, ale opatrzone w odpowiednią, że tak powiem, informację wstępną, już się stają maturalne. No i tu akurat mamy taki przykład. To w ogóle jest fajna sprawa, bo ja o tym mówiłem 21 marca na takim szkoleniu dla nauczycieli. A się akurat za 3 miesiące pojawiło też na maturze. No dobrze, ale wróćmy do tego zadania. Mianowicie tutaj mamy napisać reakcję zobojętniania, zachodzącą pomiędzy bromkiem amonu a amidkiem wapnia. Zacznę od tego, gdybyśmy zapisali w sposób cząsteczkowy reakcję zobojętniania wodorotlenku wapnia właśnie kwasem bromowodorowym, no to napiszemy to cząsteczkowo tak. Ale zwróćmy uwagę, że HBr wprowadzony do amoniaku utworzy nam właśnie takie jony jak amonowy i bromkowy. Czyli jest to nic innego jak po prostu rozpuszczony w ciekłym amoniaku bromek amonu. Z kolei, jeżeli HBr rozpuścimy w wodzie, no to otrzymujemy jony H3O+ i Br-. Zobaczmy, że to byśmy mogli też zapisać jako H3OBr. Są czasami zwolennicy takiego zapisu, żeby tak niektóre rzeczy zapisywać. To jest co prawda w wodzie no, zdysocjowane, ale generalnie ma to też swoich zwolenników. No to zobaczcie, gdybyśmy teraz to uwzględnili i zapisali tę reakcję zobojętniania jeszcze raz, to byśmy ją zapisali w taki sposób. Zamiast po prostu HBr, by było H3OBr. No i ta różnica, że po prawej stronie byłoby o dwie cząsteczki wody więcej. To z kolei wiemy, że NH4Br jest w ciekłym amoniaku odpowiednikiem kwasu bromowodorowego.
Amidek wapnia w ciekłym amoniaku to jest odpowiednik wodorotlenku wapnia w wodzie. A zatem, gdy to teraz uwzględnimy jedno i drugie, to mamy właśnie to równanie zobojętniania, które wstawiamy tutaj, gdzie chciało polecenie, żeby napisać odpowiedź. Ale dalsza część tego zadania właśnie już dotyczy amfoteryczności amidku cynku. Z informacji wynika, że ma charakter amfoteryczny. Mamy tu jeszcze oczywiście informacje, które nam pozwolą zapisać to równania reakcji odpowiednio. No i teraz tutaj zobaczmy i porównajmy pewne rzeczy. Mianowicie, na ogół piszemy takie równanie reakcji w ten sposób, że powstaje ten wolny kation. Ale już mówiłem wcześniej, że ten wolny kation jest tak naprawdę niewolny, bo jest koordynowany przez cztery cząsteczki wody. Wobec tego, jakby to uwzględnić, że tam powstaje ten akwakompleks, no to w takim razie będziemy mieli ten akwakompleks tak naprawdę w produktach. Stąd też nie plus cztery cząsteczki wody, tylko te cztery cząsteczki wody, które tam akurat powstają, mogą od razu koordynować ten kation cynku. No i w zasadzie to już jest reakcja, że tak powiem, klasyk. Myślę, że tutaj nie mam co się nad tym rozwodzić. Ale zobaczmy, co tutaj teraz napisać właśnie w tym zadaniu. Możemy napisać taką odpowiedź, a możemy uwzględnić to, co powiedziałem wcześniej i napisać taką odpowiedź. No i tutaj jeszcze reakcja, która się już powtarza. Miała być postać cząsteczkowa, to będzie cząsteczkowa, która się po prostu tutaj powtarza. Myślę, że tutaj to już też nie jest teraz jakoś, że tak powiem, trudne. No ale chodźmy kawałeczek dalej, bo oprócz na przykład amidków możemy mieć jeszcze wodorki. Dostałem kiedyś pytanie, może jeszcze nie powiem jakie pytanie, ale tu mamy przykład amfoterycznego wodorku. Amfoteryczny jest wodorotlenek, amidek i wodorek berylu. Otóż dlaczego skąd się bierze ta amfoteryczność? Proszę nie myśleć, że wodór tak dysocjuje czy coś, tylko chcę tutaj pokazać sprzężoną parę. Sprzężoną parę kwas zasada. Gdyby od wodoru oddysocjował H+, to wtedy właśnie H- jest sprzężoną z nim zasadą. Czyli mamy tutaj sprzężoną parę kwas zasada. I teraz zobaczmy na to. Jeżeli do taki wodorek berylu potraktuję właśnie tymi H+, kwasem generalnie, to mi powstanie Be2+, wydzieli się wodór. Na przykład mogę zapisać cząsteczkowo coś takiego, jak tu widzimy poniżej. A z kolei, gdybym ten wodorek berylu potraktował jakimś wodorkiem, na przykład potasu albo sodu, to mi powstanie taki właśnie tetrahydroberylan, anion tetrahydroberylanowy. Niżej mamy też to w postaci cząsteczkowej. Ale generalnie uczymy się, że tlenki amfoteryczne nie reagują z wodą. Tak naprawdę na ogół nie reagują z wodą, bo znalazłoby się coś, co z nią będzie przynajmniej równowagowo reagować. Ale co w przypadku właśnie takiego wodorku berylu i wody? I tu wychodzi kolejny grzeszek, że tak powiem, tej edukacji chemicznej. Tej edukacji chemicznej. No bo zobaczmy. Polaryzacja wiązania OH jest taka, że ładunek dodatni jest zgromadzony na atomie wodoru. Natomiast jeżeli chodzi o polaryzację wiązania na przykład beryl-wodór, to ona jest odwrotna. I teraz zobaczmy. Dla wodorków z ujemnie naładowanym atomem wodoru woda jest kwasem. Bo tam mamy te koordynujące właśnie aniony wodorkowe, czyli silne zasady, dla których właśnie dodatnio naładowany wodór to jest po prostu kwas. A zatem, jeżeli ja taki wodorek, na przykład potasu, puszczę do wody, to on błyskawicznie reaguje z tą wodą, z utworzeniem KOH i wydziela się wodór. Zresztą pokazuje na jednym z filmów reakcję wodorku wapnia z wodą. Z kolei wodorek berylu to samo. Co z tego, że amfoteryczny? My nie rozpatrujemy tutaj wodorotlenków amfoterycznych, tylko wodorki. A dla wodorków, czy to są zasadowe, czy amfoteryczne, woda będzie kwasem. Woda będzie dla nich kwasem, stąd też właśnie powstaje nam ten wodorotlenek berylu jako produkt. To samo zresztą się dzieje z borowodorami, gdzie też atom
Atom właśnie wodoru jest ujemnie naładowany i dla niego woda jest kwasem. No dobrze, to w takim razie tej reakcji nie jest możliwe, żeby przeprowadzić taką reakcję w wodzie. Podobnie zresztą nie można tej reakcji wodorku berylu przeprowadzić z kwasem solnym, bo kwas solny to jest wodny roztwór. To też nam, to znaczy będzie zachodzić reakcja, ale po prostu, no po prostu nie otrzymamy żadnych takich związków świadczących o amfoteryczności. Generalnie woda jest kwasem wobec i amoniaku, i amidków. Amidki wprowadzone do wody, ponieważ anion amidkowy jest silniejszą zasadą niż wodór tlenkowy, to dla niego woda też jest kwasem. No amoniak w wodzie wiemy, że dysocjuje w taki sposób, że jest protonowany, bo jest po prostu bardziej zasadowy niż cząsteczka wody, no to tym bardziej zasadowy będzie anion amidkowy. Wobec czego woda jest kwasem wobec amoniaku, a zatem też amidki w wodzie nie mogą istnieć i też nie sprawdzimy tej amfoteryczności właśnie w przypadku amidków w wodzie. Stąd musimy pracować właśnie w odpowiednim rozpuszczalniku. No dobrze. Tu jeszcze chciałem poruszyć pewną kwestię. To jest taki przykład szkolnego układu okresowego z charakterem tlenków, ale chcę tu zwrócić uwagę na dwa przypadki. Tlenek glinu, tlenki żelaza. Zwłaszcza tlenki żelaza są kontrowersyjne i, że tak powiem, budzą strach na przykład wśród maturzystów. Nauczyciele też bardzo często mają zagwozdkę. No zresztą to jest też jedno z częstszych pytań, które dostaję, to co pisać na maturze, jeśli chodzi o te tlenki żelaza. No tego się akurat bać nie trzeba, to wyjaśniam też w odpowiednim artykule. Ale przejdźmy teraz do pewnej ciekawostki. Mianowicie, do reakcji wodorotlenku żelaza i wodorotlenku glinu z rozcieńczonymi roztworami wodorotlenku sodu i rozcieńczonym kwasem solnym. Załóżmy, że mamy zasadę i kwas solny o stężeniu 1 mola na decymetr sześcienny. I mamy świeżo strącone wodorotlenek sodu, przepraszam, wodorotlenek oczywiście glinu, wodorotlenek żelaza 3. Mamy sobie te zawiesinki strącone przed chwilką. No i teraz zobaczmy. Jeżeli do tego białego osadu wodorotlenku glinu dodam sobie kwasu solnego, no to mi się roztworzy no nic nowego. Jak dodam zasady, też mi się roztworzy no nic nowego. Ale co w przypadku tego wodorotlenku żelaza? Dodam tam kwasu, no spodziewamy się, że się roztworzy. No i się roztworzy, otrzymam żółty, czy tam taki żółto-brunatny roztwór. Natomiast jak dodam zasady, to tutaj wiele osób twierdzi, że się roztworzy, a tak naprawdę ta reakcja nie zachodzi. No i teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego ta reakcja nie zachodzi, a w tablicach jest, że jest to tlenek, czy tam wodorotlenek amfoteryczny? Zresztą to też jest pytanie, które kiedyś dość często dostawałem, to właśnie dlaczego ten wodorotlenek żelaza się nie chce roztwarzać? Nie tylko zresztą on, ale to o tym jeszcze powiem później. No bo same te tlenki i wodorotlenki pod względem charakteru to dzielimy na zasadowe, kwasowe, amfoteryczne, czyli takie, które mają zbliżony udział obu charakterów, no bo mają odpowiednie, że tak powiem, funkcje. To są te typowe właściwości amfoteryczne, ale jeszcze są takie, które mają zdecydowaną przewagę charakteru zasadowego i zdecydowaną przewagę charakteru kwasowego. Bo świat nie jest zero-jedynkowy, ani nawet zero-jedynkowo-dwójkowy, tylko wszystko jest w odpowiednich kolorach, że tak powiem, szarości. Stąd też nie można tego zaszufladkować, tak powiem, tylko do jednej szuflady. Bo na przykład to, co tutaj zaznaczyłem na środku teraz, to są właśnie związki mające słabe właściwości amfoteryczne, ale ta amfoteryczność ich się trochę inaczej przejawia. Już to wyjaśnię na następnym slajdzie, o co chodzi. Mianowicie te typowo amfoteryczne reagują i ze stężonymi, i z rozcieńczonymi zasadami. Znaczy reagują no, w wodnym środowisku, czyli z rozcieńczonymi to w wodnym środowisku, tak zwanym wodnym środowisku, reagują sobie z zasadami i z kwasami, po prostu się roztwarzają w jednym i w drugim. Ale tutaj przykładem jest właśnie ten wodorotlenek glinu. Ale na przykład te, które mają przewagę charakteru zasadowego, będą chętnie reagować z kwasami, a niechętnie z zasadami. Żeby one reagowały z zasadami,
to będzie wymagane duże stężenie. Duże stężenie. Po prostu już trzeba wyjść z tego środowiska wodnego, czyli rozcieńczonych roztworów. I tutaj przykładem jest właśnie wodorotlenek żelaza 3. Zresztą 2 też, ale jeszcze on jest jeszcze trochę bardziej zasadowy niż ten 3. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi przypadek, tych słabych amfoterycznych, to one chętnie reagują z kolei z zasadami, no bo mają duży udział charakteru kwasowego, ale reakcja z kwasami wymaga dużych stężeń. Tutaj przykładem jest PbO2, o którym będę mówił troszkę później. Chodźmy jeszcze kawałek dalej. Zobaczmy. Jeżeli wezmę osad wodorotlenku glinu i potraktuję go rozcieńczoną zasadą sodową, no to on mi się roztworzy. Jeżeli powtórzę to samo z wodorotlenkiem żelaza, to ta reakcja nie zachodzi. Dlatego, że w wodnym środowisku nie istnieją te hydroksokompleksy właśnie tworzone przez wodorotlenek żelaza. Natomiast w stężonym roztworze NaOH albo w stopionym NaOH już mogą powstać właśnie takie aniony. Teraz zobaczmy, a co by się stało, gdybyśmy do produktu tej reakcji, załóżmy, że użyliśmy bardzo stężonej zasady, to już nie jest środowisko wodne. W tym filmie numer 3 i 2 tłumaczyłem, co to jest środowisko wodne. Ogólnie, co nazywamy środowiskiem. Otoczenie danych cząsteczek, czy je stanowi rozpuszczalnik, czy jakaś inna substancja, czy cząsteczki lubiony tej substancji samej z siebie, czy dana cząsteczka jest otoczona tylko cząsteczkami rozpuszczalnika, albo ją, niekoniecznie cząsteczka, czy też jakimiś innymi substancjami, mogą to być jony i cząsteczki tej samej substancji w otoczeniu. To te właściwości się zmieniają. No i teraz zobaczmy, a co gdybyśmy to rozcieńczyli? Rozcieńczyli albo rozpuścili. No bo jak użyliśmy stopionego NaOH, to raczej musimy to rozpuścić, no bo otrzymamy ciało stałe. Natomiast jeżeli użyliśmy stężonego, no to otrzymaliśmy prawdopodobnie stężonego roztworu wodorotlenku sodu, to otrzymaliśmy prawdopodobnie też roztwór. Gdybyśmy to rozcieńczyli, to zobaczcie, to się nam rozpadnie i otrzymamy co? Roztwór NaOH nad osadem FeOH4. Dlaczego? Dlatego, że w wodzie ta reakcja nie zachodzi. A myśmy wrócili właśnie do tego stanu. Ponieważ nie mogą istnieć te jony w środowisku wodnym, to się po prostu rozpadną. Ta reakcja nie zachodzi. To oznacza w drugą stronę, że jak wprowadzimy te jony do wody, to one nam się po prostu rozpadną. Rozpadną właśnie i otrzymamy ten roztwór właśnie NaOH nad osadem wodorotlenku żelaza. Po prostu mamy dużą przewagę tego charakteru zasadowego. W środowisku wodnym wykazuje niemal tylko zasadowy charakter. No dobrze, taka ciekawostka. Oj, chyba mi slajd przeskoczył. Chyba mi jeden slajd przeskoczył. Tu taka ciekawostka. Otóż jak się produkuje aluminium, to właśnie produktem odpadowym jest tak zwany czerwony szlam. W 2010 roku, w październiku, czyli niedawno była 10. rocznica, właśnie jeden z takich zbiorników na Węgrzech pękł, po prostu tama pękła, wydostało się to, zalało okoliczne zabudowania, drogi, skaziło rzekę. No, dużo zwierząt domowych też to przypłaciło niestety życiem, ginąc w straszliwych męczarniach, bo to jest bardzo silnie żrące. Ale teraz, co to jest ten czerwony szlam? Może wyjaśnię. Bo glin produkuje się z boksytu. To jest skała osadowa, która zawiera głównie wodorotlenek glinu, ale ze znaczną domieszką tlenków i wodorotlenków żelaza. Żeby wydzielić ten glin, to go trzeba po prostu wyekstrahować, oddzielić od tych związków żelaza. Ekstrakcję prowadzi się w roztworze NaOH. Co się tutaj wykorzystuje? Wykorzystuje się to, że jak mamy taką mieszaninę, potraktujemy ją NaOH, to jeden jest amfoteryczny w tych warunkach i się roztworzy, a drugi nie. I możemy sobie po prostu to odsączyć. Tu mamy roztwór, a tu mamy osad. Możemy to po prostu odsączyć.
W szkole często słyszymy, że ten dwutlenek żelaza jest amfoteryczny, jeden i drugi. Widuję takie zadania, w których każe się ludziom pisać takie reakcje albo na przykład zaproponować sposób, żeby rozdzielić wodorotlenek żelaza od jakiegoś innego wodorotlenku, i chodzi o to, żeby tam dodać zasady. On się tam oczywiście roztworzy, bo jest amfoteryczny. A gdzież tam? W ogóle to jest zadanie oderwane od rzeczywistości. Zobaczmy w takim razie, co pisze na przykład podręcznik akademicki Minczewski Marczenko. Wodorotlenki żelaza 2 i żelaza 3 mają charakter wyłącznie zasadowy, dlatego nie rozpuszczają się w alkaliach. Teraz jeszcze zanim przejdę do następnych, to tylko może jeszcze wyjaśnię, dlaczego tu jest napisane, że wyłącznie zasadowy. Dlatego, że w takich warunkach, w jakich przeprowadza się te reakcje strąceniowe, te analizy jakościowe i wszelakie, a ilościowej też, to one są tylko zasadowe. To stężenie jest za małe, żeby one w ogóle się roztwarzały. Takie reakcje, jakie przeprowadzamy, na przykład z użyciem tabeli rozpuszczalności, takie roztwory, których się używa do tych reakcji, na przykład które mamy w tabeli rozpuszczalności, to jest środowisko wodne. Tam się używa niezbyt stężonych roztworów i one wtedy mają charakter zasadowy. Wobec czego ma tutaj Minczewski i Marczenko pełne prawo tak powiedzieć i się zresztą z nimi zgadzam. I w takich warunkach, w jakich maturzyści muszą wiedzieć, jak się sprawdza amfoteryczność, to są właśnie takie warunki. Roztwory wodne, to zresztą niezbyt stężone. Wobec czego w takich warunkach, jak maturzyści mają udowadniać amfoteryczność, to te wodorotlenki żelaza są akurat zasadowe. Bielański, no podobnie. Podobnie pisze do tego. Natomiast tutaj Józefowicz, inny starszy podręcznik, różni się od tego właśnie wodorotlenku glinu, że praktycznie nie rozpuszcza się, nie roztwarza, powinno być poprawniej w tych zasadach. Ale zobaczcie dalej. Wodorotlenek żelazowy ma więc charakter amfoteryczny, aczkolwiek właściwości kwasowe występują w nim jedynie w bardzo słabym stopniu. No bo ma amfoteryczny, ale w wodzie go ma praktycznie tylko ten zasadowy. Stąd też ta druga uwaga. No bo całkiem go nie możemy pozbawiać tej amfoteryczności, ale pozostając w sferze tych roztworów wodnych, to możemy w ogóle go nie nazywać amfoterycznym. No dobrze, tu mamy przykład takiego doświadczenia, które oczywiście nie wychodzi. To jest takie po prostu no, życzenie autorów, żeby to tak zachodziło, ale to już mniejsza o to. Mniejsza o to, niecałe 2 lata temu opracowałem taki układ właśnie okresowy z właśnie z tlenkami, znaczy graficznie to ja tego nie zrobiłem akurat, ja tylko po prostu byłem, że tak powiem, inicjatorem i prawda, źródłem informacji. Natomiast to, co się tutaj powinno rzucić w oczy to zaraz wyjaśnię. Zwróćmy uwagę na ten podział. Celowo zresztą przeze mnie zaproponowany. Zasadowy, czyli takie, które mają no, wyłącznie zasadowy, obserwowany charakter. Zasadowy wobec środowiska wodnego. Amfoteryczny, czyli taki, który jest, no, zawsze się go da wykazać. Kwasowy wobec środowiska wodnego. Kwasowy, obojętny i brak danych albo nie można określić. O co mi tutaj chodzi? Bo gdybyśmy popatrzyli na tutaj drugą grupę, wodorotlenek berylu, amfoteryczny, ale zwróćmy tutaj uwagę na ten tlenek magnezu. Uczymy się, że jest zasadowy, ale on jest zasadowy tak naprawdę wobec środowiska wodnego. W stężonych zasadach się roztwarza i pokazuje to na jednym z filmów. Zresztą kiedyś dostałem o to pytanie zresztą. Tam jakieś 6 lat temu to było, jeśli nie 7, ale generalnie dostałem takie pytanie, właśnie o to, dlaczego się roztworzył wodorotlenek magnezu w stężonej zasadzie. No właśnie z tego powodu. I sam to zresztą pokazuje na filmie, że faktycznie w stężonych zasadach on się trochę roztwarza. Można zresztą wydzielić tetrahydroksomagneziany. Paradoksem tym jest taki, że często właśnie w tych podręcznikach szkolnych, znaczy przeważnie jest napisane, że to te wodorotlenki żelaza są amfoteryczne, a tlenek magnezu i wodorotlenek zasadowy, no zasadowy wobec środowiska wodnego. Natomiast paradoksem właśnie jest to, że ten MgOH2 tak naprawdę jest
bardziej chętny na reakcję z zasadami niż te tlenki i wodorotlenki żelaza. A jednak się uczy, przynajmniej w szkole, że ten jest zasadowy, a o bardziej zasadowych wodorotlenkach żelaza się lubi uczyć, że są amfoteryczne. Gdzie tu jest logika? Nie ma właściwie żadnej. CU2O to jest taki ciekawy przypadek, bo w zasadach się nieznacznie roztwarza, co by z jednej strony świadczyło, że jest zasadowy wobec środowiska wodnego, natomiast w kwasach dysproporcjonuje. To też pokazuje na filmie tym poświęconym o reakcji miedzi z kwasem siarkowym stężonym. Właśnie on tak sobie w środowisku wodnym, zwłaszcza w kwasach, dysproporcjonuje. Stąd też no, ciężko to jest jednoznacznie przypisać, jak do jakiej kategorii go po prostu określić. Znaczy te związki miedzi 1 mogą istnieć, jeżeli są kompleksowane. Na przykład w kwasie solnym, ale stężonym, taki tlenek miedzi się roztworzy, powstanie nam tam roztwór związku kompleksowego z tą miedzią 1, ale jak to rozcieńczyć, to się strąci właśnie chlorek miedzi 1. No dobrze, w każdym razie przejdźmy kawałeczek dalej, bo pytanie, czy co w ogóle nie świadczy o tej amfoteryczności? Czy na przykład zdolność do reakcji zarówno z kwasami, jak i zasadami zawsze potwierdzi amfoteryczny charakter? Pewno skoro tu o to pytam, to znaczy, że nie. Ale zobaczmy. Tu mamy przykład reakcji kwasowo-zasadowej. Mamy coś, co możemy nazwać kwasem, mamy coś, co możemy nazwać zasadą. To znaczy, żeby to miało, że tak powiem, było bardziej po bożemu, to powinniśmy powiedzieć, że jon OH- to jest zasada. Że ten jon OH- to jest zasada. No ale tutaj mamy przykład innej reakcji. Tu zobaczmy, że tutaj mamy ten sam związek HCl, nie pełni tu rolę kwasu, tylko utleniacza. A sód jest reduktorem. To jest reakcja utleniania i redukcji. I to trzeba odróżniać te dwa przypadki, że chociaż się mówi o reakcjach metali z kwasami, to tutaj metal nie jest, przepraszam, ten HCl nie jest kwasem w tej reakcji, tylko jest utleniaczem. I na przykład zobaczmy na tę reakcję tutaj z tym MnO2. Co my tutaj mamy? Utleniacz i reduktor. Co z tego, że powstała sól? Co z tego? Ale jest to produkt przede wszystkim redukcji tego. Nie powstało nam MnCl4, tylko MnCl2. To też jest reakcja utleniania i redukcji. A zatem nie można ustalać charakteru chemicznego, używając substancji, która nam spowoduje utlenienie albo redukcję rozpatrywanego związku. Ale co gdybyśmy zastosowali inne kwasy, które nam są odporne na to utlenienie? To wtedy już się okazuje, że taka reakcja z wodnymi roztworami nie zachodzi. A sam MnO2 roztwarza się nieznacznie dopiero w wysokich stężeniach kwasów. Praktycznie można powiedzieć, że w stężonych. Rozcieńczenie natomiast wodą tej mieszaniny poreakcyjnej powoduje strącenie się MnO2. No mamy powtórkę z rozrywki. Odporny jest też na rozcieńczone zasady. Tak w ogóle to jest mnie trochę śmieszy, bo też to tak w szkole jest powtarzane, jaki to nie jest amfoteryczny, to też jest, czy tam, generalnie nie jest amfoteryczny, to też jest jedno z pytań, które co jakiś czas dostaję, dlaczego się właśnie to nie roztwarza w zasadach na przykład. No właśnie z tego powodu, że tak niespecjalnie chce. On jest też tak bardziej kwasowy niż zasadowy. Stąd też łatwiej go jest roztworzyć właśnie w zasadach, ale dopiero przy wyższych stężeniach. Natomiast takie bardziej amfoteryczne właściwości to mają właściwie związki manganu 3, a nie 4. No dobrze, ale przejdźmy jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj podobny przypadek to jest właśnie tlenek ołowiu 4. Tlenek ołowiu 4. Zobaczcie, że on ulega analogicznej reakcji z kwasem solnym jak ten MnO2. Natomiast z rozcieńczonym siarkowym 6 albo azotowym 5 reakcja nie zachodzi. PbO2 roztwarza się częściowo dopiero w stężonych kwasach, w stężonym siarkowym na przykład. I poza na przykład takim tetrafluorkiem ołowiu albo nietrwałym istniejącym dosłownie tylko chwilę w niższych temperaturach, znaczy może nie tak całkiem chwilę, bo da się go otrzymać, jest cieczą, i w pewnych warunkach w niższej temperaturze da się go otrzymać, ale no,
wprowadzony do wody właśnie ulega tej reakcji, że przechodzi w PbCl2 i wydziela się chlor. Bo po prostu nie może istnieć w środowisku wodnym. Znowu wracamy do tego, co mówiłem w dwóch poprzednich filmach. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, co jeszcze napisałem w ostatnim zdaniu, że nawet w akumulatorze samochodowym, ołowiowym, nie ma, jest PbO2, a nie siarczan ołowiu 4. Nawet tam jest po prostu za niskie stężenie kwasu, żeby tam istniał siarczan, a nie ten tlenek. Generalnie roztwory potencjalnego PbSO4, czyli po prostu w stężonym kwasie siarkowym roztworzony PbO2, po rozcieńczeniu w wodzie ulegają redukcji z wydzieleniem tlenu. A po prostu wynika to stąd, że związki ołowiu 4 są bardzo silnymi utleniaczami i utleniają wodę. Tu mamy taką reakcję połówkową, potencjał standardowy 1,691 V, ale na plusie. Nie napisałem voltów, ale to chodzi o wolty. Z tym, że to jest standardowy dla PbO2, nie dla siarczanu 4, ołowiu 4, no bo tego to myślę, że nikt nie zmierzył, ale chcę tylko pokazać, że to są silnie utleniające związki. Natomiast potencjał standardowy takiej reakcji jest o około pół volta niższy, co oznacza, że ten PbO2 będzie nam w środowisku kwasowym utleniał wodę z wydzieleniem tlenu. Stąd też właśnie, to zresztą nie jest odosobniona sytuacja, bo istnieją właśnie substancje, które wprowadzone do wody powodują wydzielanie się tlenu, bo są po prostu tak silnymi utleniaczami, że utleniają nam tę wodę. Zresztą z tego samego powodu nietrwałe są roztwory nadmanganianu potasu, bo one powoli też wydzielają tlen, bo po prostu utleniają wodę. No dobrze, czasami się zdarzają takie zadania. Tu specjalnie wkleiłem jako taki, że tak powiem, dodatek, dlatego że to nie jest z tym ołowiem tak, jak jest w tym zadaniu. Bo związki ołowiu 4 w wodzie nie istnieją. Nie ma soli ołowiu 4, które sobie po prostu rozpuścimy w wodzie, żebyśmy mogli zrobić takie doświadczenie, jak tu jest napisane. Owszem, przeprowadza się na przykład reakcję Kruma, ale to jest PbO2. A nie PB, jakaś sól, jakiś tam, nie wiem, bromek, załóżmy, ołowiu 4, bo taki nie istnieje. Chlorek istnieje tylko na chwilę, a w wodzie i tak się błyskawicznie rozpada, bo nie może istnieć w wodzie. Więc to są zadania, które, że tak powiem, mam hipotezę swoją, skąd się wzięło takie myślenie o tych związkach ołowiu 4, że można sobie rozpuścić jakieś tam sól ołowiu 4 na przykład, bo dostałem też zresztą mniej więcej rok temu pytanie o to, chyba na początku tego roku, jak dysocjuje siarczan ołowiu 4. No to się pytam, w wodzie? W wodzie. No w wodzie to nie dysocjuje, bo nie istnieje taki związek w wodzie. Chodzi o to, że w starych tablicach, na przykład w kalendarzu chemicznym z 54 albo w poradniku fizyko-chemicznym z 62, jest po prostu napisane taka reakcja połówkowa. Taka reakcja połówkowa. Niektórzy to interpretują w ten sposób, że to jest Pb4+, plus dwa elektrony, sobie przyjmuje te dwa elektrony i przechodzi w taki prosty kation. Ale tak naprawdę to jest to półogniwo. To jest to półogniwo, tylko tak je wcześniej po prostu w tych tablicach zapisywano. Niektórzy to błędnie interpretują w taki sposób, a to jest naprawdę półogniwo z tlenkiem ołowiu 4, a nie z jakąś tam solą ołowiu 4. No dobrze, no to przejdźmy jeszcze kawałeczek dalej. Sam ołów, otóż w szkolnych źródłach jego elektroujemność według Paulinka to jest 1,8. Ale inne źródła podają 2,33. To jest prawie tyle samo co węgiel. W praktyce związki ołowiu mają trochę bardziej kwasowy charakter niż związki cyny, a powinno być na odwrót. Nie wziąłem tu akurat przy sobie, nie mam małej encyklopedii pierwiastków, ale na przykład mała encyklopedia pierwiastków, wydana w 1996 roku, też podaje 2,33. Sprawdzałem też to w pewnych zagranicznych tablicach, też znajdujemy od lat 80. przynajmniej, jeżeli nie wcześniej, wartość 2,33, jeżeli chodzi o ołów. Znaczy mówiłem, że nie istnieją te sole, ale możemy spotkać w praktyce laboratoryjnej taki związek, który się nazywa octanem ołowiu 4. To mówiłem, że nie istnieją te sole, a tutaj taki związek się stosuje.
No właśnie, ale teraz pytanie, czy żeby go otrzymać, to ja sobie po prostu muszę ten PbO2 roztworzyć w kwasie octowym. Może jeszcze nawet w wodnym roztworze tego kwasu octowego, czy mi to tak pięknie po prostu sobie zajdzie. Wikipedia podaje taką informację, polska Wikipedia, że jest to organiczny związek chemiczny, sól kwasu octowego i ołowiu na stopniu utlenienia 4. Można go otrzymać w reakcji Mini, czyli mieszanego tlenku ołowiu z kwasem octowym. Ale taka reakcja nie zachodzi. Taka reakcja nie zachodzi. I ta informacja na Wikipedii jest błędna. Wikipedia tu podaje od razu na końcu tego zdania taki odnośnik, w który jak zerknąć, to podaje poprawny przepis, o którym zaraz powiem, jak się to otrzymuje ten związek i czym on tak naprawdę jest, ale równania reakcji przy tym przepisie są po prostu złe. Po prostu są błędnie zapisane. Stąd też właśnie ta informacja jest po prostu nieprawdziwa, bo nie zachodzi taka reakcja. Mianowicie, już to wyjaśnię, w szkole się może tego nie mówi, a przynajmniej to też jest kolejny grzech edukacji, że się na podstawie tego, co jest w roztworach wodnych, generalizuje o całej chemii. Otóż nie jest tak, że tlenki kwasowe nie reagują z kwasami. Reagują. Reagują. Dając bardziej skomplikowane kwasy, na przykład jeżeli SO3 wprowadzę do 100% H2SO4, to mogę sobie otrzymać właśnie kwas disiarkowy albo inaczej zwany pirosiarkowy. Ale można też otrzymać kwasy mieszane. Na przykład, jeżeli tu zwróćcie uwagę na to, że jest selen, trójtlenek selenu, wprowadzę do takiego 100% kwasu siarkowego, bezwodnego kwasu siarkowego, to otrzymam właśnie taki kwas, tylko że zobaczcie, i siarka, i selen. I siarka, i selen. Z kolei ten tlenek kwasowy może mi z takiego kwasu, zobaczcie, wyprzeć inny tlenek kwasowy. W tym przypadku to będzie SO3. Zresztą kwasy selenowe też są bardzo mocne. Ale oprócz tego, można też i taką reakcję przeprowadzić. Zaraz wszystko powiem, bo ktoś tu się może czuć trochę zmieszany. Zaraz powiem, co jest i dokładnie i jak. Można też otrzymywać bezwodniki mieszane. Tak jak kwasy mieszane, tak i bezwodniki mieszane. Bezwodniki mieszane to są takie związki, które wprowadzone do wody tworzą dwa kwasy. Na przykład w wyniku reakcji dwóch tlenków kwasowych otrzymujemy taki związek, który wygląda na azotan 5-chloru. Jest tak naprawdę tlenkiem mieszanym, bezwodnikiem kwasu chlorowego 1 i kwasu azotowego 5. Z kolei, jeżeli ten N2O5 potraktować bezwodnikiem octowym, to powstanie mi też taki mieszany bezwodnik kwasu octowego i azotowego 5. Ponieważ związki, tu jest akurat taki kwasu organicznego i nieorganicznego, ale związki nie wiedzą, czy są organiczne, czy nieorganiczne, reagują albo nie reagują. A to, czy są organiczne, czy nieorganiczne, to dla nich nie ma zupełnego znaczenia, bo one nie wiedzą, czy są takie, czy takie. To ludzie sobie wymyślili i się z jakiegoś powodu tego sztucznie trzymają. Ale żeby teraz jeszcze nie wprowadzić nikogo w błąd, takie związki nie istnieją w środowisku wodnym. A ja przypominam, na czym polega edukacja. O czym mówimy? Przede wszystkim o roztworach wodnych. Jeżeli ja do roztworu wodnego H2SO4 wprowadzę SO3, to mi wyjdzie bardziej stężony roztwór H2SO4, bo na przykład taki kwas wprowadzony do wody utworzy mi dwie cząsteczki, znaczy cząsteczka taka wprowadzona do wody utworzy mi dwie cząsteczki kwasu siarkowego. 6 oczywiście. Taka cząsteczka wprowadzona do wody utworzy mi mieszaninę dwóch kwasów, siarkowego 6 i selenowego 6. To samo będzie zresztą tutaj. A te właśnie związki wprowadzone do wody, to jak wprowadzę do wody, to się mi to rozpadnie, znaczy rozpadnie, przereaguje z wodą, utworzy dwa kwasy, azotowy 5 i octowy. I takie związki nie istnieją w środowisku wodnym, nie wymaga się też na przykład, żeby uczniowie o tym wiedzieli.
ale warto na przykład, żeby nauczyciele mieli tego świadomość. Teraz wróćmy do naszego nieszczęsnego octanu ołowiu. Czy to jest tak naprawdę sól, czy to jest octan? Jego się też otrzymuje w reakcji właśnie z bezwodnikiem octowym. PbO2 sam jest bezwodnikiem i reaguje z innym bezwodnikiem. I ten tak zwany octan ołowiu nie jest w rzeczywistości solą, tylko jest kowalencyjnym, mieszanym bezwodnikiem kwasowym. W reakcji, w kontakcie z wodą właśnie odtwarza kwas octowy, nawet na powietrzu, odtwarza kwas octowy i tlenek ołowiu 4. To wynika z tego, że PbOH4 razy wzięte, czyli taki wodorotlenek, który właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to jest kwas taki ortoołowiowy 4, jest po prostu nietrwały. Jest nietrwały, no zresztą zwróćcie uwagę, grupa 14, H2CO3 też jest nietrwały, rozpada się bardzo łatwo na CO2, no to tu mamy taką sytuację podobną do tego wydzielania dwutlenku, dwutlenku węgla. Co nie świadczy o amfoteryczności? Może wróćmy do tej zasadniczej myśli. Reakcje z wodą amoniakalną. Mianowicie w pierwszej kolejności woda amoniakalna dostarcza jonów OH- do strącenia wodorotlenków. Po prostu te jony OH- są wiązane w osad w reakcji z kationami jakiegoś tam metalu i po prostu tworzy się ten osad wodorotlenku. Ale jak się już strąci cały wodorotlenek, nie będzie już w roztworze praktycznie tych jonów Zn2+, albo innych kationów metalu, to nadmiar amoniaku może pełnić inną rolę. Mianowicie sam stanie się ligandem. I na przykład taki wodorotlenek cynku roztwarza się, można go strącić właśnie wodą amoniakalną i roztworzy nam się w nadmiarze odczynnika. Ale zobaczcie, że tutaj mamy kation, a nie anion. Tu jest kation. To nie jest anion kompleksowy z jonami OH-, tylko tutaj mamy obojętne cząsteczki amoniaku w tym kompleksie i do tego jeszcze mamy tu ładunek dodatni. Mamy tu ładunek dodatni, to jest raz. Dwa, weźmy pod uwagę, że na przykład wodorotlenek niklu roztwarza się w wodzie amoniakalnej, w wodnym roztworze amoniaku, a to nie świadczy o jego amfoteryczności. Pokazuję to zresztą na filmie. Z kolei wodorotlenek glinu nie roztwarza się w tej wodzie, a to nie świadczy o jego braku amfoteryczności, bo na podstawie właśnie doświadczenia z wodą amoniakalną możemy wyciągnąć fałszywe wnioski. Możemy wyciągnąć wniosek, że wodorotlenek niklu jest amfoteryczny, a wodorotlenek glinu zasadowy, a jest na odwrót. A jest akurat na odwrót. Chciałbym jeszcze tutaj przy okazji wyjaśnić, dlaczego ta reakcja nie zachodzi. Znaczy, chodzi mi o to, dlaczego tutaj mi zabrakło aku, przepraszam. Nie zachodzi ta reakcja roztwarzania w wodzie amoniakalnej, bo wiemy, że amoniak ulega w wodzie takiej dysocjacji z wytworzeniem jonów OH-. To dlaczego te jony OH- nie reagują z tym osadem wodorotlenku glinu na przykład? Tak samo z cynku, dlaczego reagują cząsteczki amoniaku, a nie te jony OH-, skoro ten wodorotlenek cynku też jest amfoteryczny? No to zobaczmy. Dlaczego? Skupmy się na tym glinie. Dlaczego nie tworzy się ten hydroksokompleks w nadmiarze wody amoniakalnej pomimo zasadowego środowiska? Dlatego, że jeżeli strącamy ten wodorotlenek glinu, to powstaje nam tu równocześnie roztwór chlorku amonu. Roztwór chlorku amonu. Jeżeli możemy to zapisać albo cząsteczkowo, albo właśnie tak jonowo. I teraz zobaczmy. Otrzymamy taki, może jeszcze inaczej, zanim otrzymamy. Taka mieszanina, czyli roztwór amoniaku z dodatkiem chlorku amonu w wodzie, to jest tak zwany bufor amonowy. Jeżeli wprowadzę amoniak do wody, które jest już duże stężenie jonów NH4+, to jego stopień dysocjacji drastycznie maleje. Prawie że do zera. A zatem tych jonów OH- w obecności chlorku amonu prawie że nie będzie.
pH dąży w kierunku 7. Może nie będzie aż 7, ale tam spadnie też bardzo. Po prostu tych jonów OH- będzie tam bardzo mało. I to już jest niewystarczające do tego, żeby nam się zaczął roztwarzać w ogóle ten wodorotlenek. No dobrze. Jak już mówiłem na początku, amfoterycznymi nazywamy te substancje, które są jednocześnie i kwasami, i zasadami. A zobaczmy na roztwarzanie metali w kwasie lub zasadzie. To jest reakcja redox. Jeżeli roztwarzam na przykład cynk w zasadzie sodowej na przykład, wydziela mi się wodór. Równanie redukcji, zwróćmy na to uwagę, że źródłem tego wodoru jest woda. No nie ma innej możliwości w roztworze właśnie wodorotlenku, sodu czy potasu. Ten proton musi, który ulega redukcji, musi pochodzić od wody, bo aniony tlenkowe też w wodzie nie mogą istnieć. A zatem on pochodzi z wody. A czym jest woda, oprócz tego, że jest tutaj, że jest tutaj utleniaczem? Ale przy okazji w tym układzie H2OOH- jest kwasem. Czyli roztwarzamy w zasadzie, ale tak naprawdę reakcja biegnie z tym, co w tym układzie jest kwasem, pomimo tego, że mówimy, że roztwarzamy w zasadzie. Słowo zasada ma w ogóle dwa znaczenia. W teoriach kwasowo-zasadowych to jest przeciwieństwo kwasu. Tutaj w tym znaczeniu kwasem jest woda, zasadą jon OH-, a w drugim znaczeniu roztwór wodorotlenku to jest zasada. Ale jedno z drugim znaczenie się niezupełnie pokrywa. Trzeba tu jednak odróżniać, o czym my mówimy. Mówimy o zasadzie, o reakcji roztwarzaniu cynku w zasadach, w sensie w roztworach wodorotlenków, ale tym składnikiem, który przy okazji jest tym właściwym utleniaczem, jest to, co w tym układzie jest kwasem. W zasadzie, ale w kwasie. Taka śmieszna sytuacja. Teraz pytanie, bo zobaczcie, zasada wymaga kwasu. Zasada wymaga kwasu do reakcji. Mamy tam te jony OH-. Pytanie, czy kwasem, który by miał reagować z zasadą, jest cynk lub glin. Czy w reakcji na przykład z HCl te same metale byłyby zasadami. W sensie, czy kwasem byłby glin albo cynk, skoro roztwarzamy w zasadzie, albo czy w reakcji z HCl te same metale są zasadami. No bo zobaczcie, pierwiastki dzielimy na metale i niemetale. Więc nie ma wśród nich kwasów i zasad, więc nie ma wśród nich pierwiastków amfoterycznych. Dlaczego? No dlatego, że pierwiastki nie są kwasami i zasadami. To znaczy, że nie może być pierwiastek równocześnie i kwasem, i zasadą. Przynajmniej w świetle tego, co mówimy. Po prostu tam woda pełni inną rolę i zamiast wody tym utleniaczem może być coś innego. Na przykład jeżeli ja wezmę roztwór znowu zasady sodowej, ale przy okazji tam dodam na przykład azotanu potasu czy sodu, to zamiast tej reakcji z wodą, tym utleniaczem zamiast wody będzie właśnie ten jon NO3 i powstanie mi ten sam anion właśnie hydroksocynkanowy. Rozpatrzmy jeszcze teraz sobie taką sytuację. Mówiłem o tym w dwóch poprzednich filmach, ale to powtórzę. Zobaczcie, że potencjał wydzielania wodoru zależy od stężenia, czyli od pH przy okazji, od stężenia tego właśnie kationu H+, czyli od pH, ale w takim jednomolowym roztworze KOH ten potencjał wydzielenia wodoru to jest mniej więcej 0,829 V na minusie. Standardowy potencjał takiego półogniwa cynkowego jest wyższy, minus 0,762, ale z tego by wynikało, że cynk się nie powinien utleniać w roztworze KOH, że nie powinien się ten wodór nam wydzielać. A się wydziela, cynk się roztwarza. No pytanie dlaczego? Dlatego, że tłumaczyłem to w tym poprzednim filmie, że kationy cynku są wiązane przez jony OH-, czyli po prostu usuwane, ich stężenie jest obniżane właśnie w te kompleksy, a co za tym idzie, spada nam ten potencjał i potencjał takiego półogniwa, jak to zapiszemy sumarycznie, wynosi minus 1,2 V. A to oznacza, że jest niższy i wobec czego ten wodór, te protony nadal są utleniaczem dla cynku w zasadowym środowisku.
I to nam nie potwierdza, że ten cynk jest amfoteryczny, tylko po prostu w środowisku zasadowym cynk ma znacznie silniejsze właściwości redukujące, wobec czego wydziela się ten wodór. No dobrze, co jeszcze nie świadczy o amfoteryczności? No zobaczmy sobie na to. Możemy udowodnić na siłę, że siarka jest amfoteryczna. Jeżeli byśmy się opierali na tym, że jak reaguje i z kwasem, i z zasadą, to jest amfoteryczne. Czy siarka jest amfoteryczna w takim razie? No reaguje z kwasem? Reaguje. Reaguje z zasadą? Reaguje. Ale jak reaguje? To jest też istotne. W jaki sposób reaguje? Że to jest reakcja, raz, redoks, dwa, że nie powstają tu sole, takie, że tak powiem, wprost z tej siarki. Zobaczmy jeszcze na to, że możemy udowodnić, że sód jest amfoteryczny. Reaguje z kwasem? Reaguje. Reaguje z zasadą? Reaguje. Ale pytanie, jak reaguje? Czy to są reakcje kwasowo-zasadowe, czy reakcje redoks? To są reakcje redoks, więc nie możemy mówić na przykład, że cynk jest amfoteryczny, bo jego roztwarzanie i w kwasie, i w zasadzie to są reakcje redoks, a nie reakcje kwasowo-zasadowe. A amfoteryczność odnosi się do właściwości kwasowo-zasadowych. No sama nazwa od tego właśnie pochodzi. Od tej obustronności, albo prawda, że każdy z dwóch, że jest każdym z dwóch. Tu jeszcze mamy takie właśnie z podręczników szkolnych. No, generalnie tutaj się można do czegoś tam przyczepić, zwłaszcza do tego po prawej stronie, natomiast tu już to, co zaznaczyłem, to jest pomieszane z pogmatwanym, bo zobaczcie, co tutaj jest napisane. Charakter chemiczny borowców zmienia się wraz z zwiększaniem się numeru okresu odniemetalicznego poprzez amfoteryczne do talu, który jest metalem aktywnym chemicznie. Czyli od niemetalu do metalu, ale przez amfoteryczne. Od kiedy pierwiastki, właściwości pierwiastków przechodzą, powiedzmy, od niemetalu do metalu przez amfoteryczność? To najwyżej mogą być jakimiś półmetalami, bo mają właściwości pośrednie. Więc to drugie zdanie jest w podobnym stylu. To jest generalnie należałoby to skreślić i się tym nie przejmować. No dobrze, to myślę, że to jest chyba wszystko, co właściwie chciałem powiedzieć o tej amfoteryczności i przy okazji innych rzeczach, które temu towarzyszą. Jeżeli ktoś wytrzymał do końca, to dziękuję za uwagę. To był czwarty, ostatni film, który przygotowałem. No i generalnie do zobaczenia, prawda, czy to gdzieś na Biomist, w jakimś artykule nowym, który się myślę, że za jakiś czas też pojawi, czy w jakimś filmie, który z doświadczeniami, który za jakiś czas też udostępni. No i pozdrawiam serdecznie, dziękuję za cierpliwość, dziękuję też za, że tak powiem, uznanie, bo otrzymuję wiele miłych wiadomości i podziękowań, także generalnie dziękuję. Mam nadzieję, że ten film też spełni swoją rolę i pozwoli usystematyzować wiedzę o takich pojęciach, a przede wszystkim, że tak powiem, wskaże na to, że tak powiem, edukacja chemiczna nie jest, że tak powiem, doskonała i gdzie ona kuleje. Okej, to nie przedłużam. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.